usiądźcie wygodnie na kolejne kazanie przygotowujące nas do 19 maja. Wsłuchujemy się słowa Matki Bożej kierowane do naszego polskiego narodu. Wielość cierpień zadanych Chrystusowi podczas Jego męki sprawia, że na Golgotę dochodzi już na wpół żywy. Straszliwa i okrutna śmierć, której jestem świadkiem, zabija moje serce bólem. Umiłowane polskie dzieci, wasza laicyzacja, emigracja, apostazja, synkretyzm religijny, materializm, zabobony i nieczystość zabijają moje serce matczyne grzechami. To nasze główne, moi drodzy, grzechy narodowe. Jest ich siedem. Laicyzacja. Nie chcemy mieć śladu po Bogu i religijności w naszym otoczeniu, w naszych domach. Na tę chorobę zapadli już niewierzący, którzy odrzucili Boga, a tak samo katolicy. Uważają się za wierzących, ale żeby pokazać swoją wiarę, wszystko laicyzacja. Duchowieństwo rzekło się dzieci koloratki sutanny. Co to jest? Laicyzacja. Podobni do laików, do świeckich. Wasze domy, choć jesteście katolikami, nie mają znaków świętych. Jest to laickie. Wszelkie formy obyczajowe życia społecznego pozbawione od odniesień religijnych, dzieci czysta laicyzacja. Drugi grzech narodowy, ucieczka z ojczyzny, emigracja. Najbardziej dynamiczni, wykształceni, przedsiębiorcy poopuszczali Polskę. Dzieci, to jest za mojego życia po okrągłym stole minimum 10 milionów Polaków. Pan Bóg uznaje to za grzech narodowy i ten grzech otrzymuje numer 2. Jest orędzie, gdzie Bóg wyjaśnia, po to cię stworzyłem w Afryce, czy umiejscowiłem w Europie, w Azji, abyś tam funkcjonował. W każdym innym miejscu ty się nigdy nie zrealizujesz. Ziemia polska jest, moi drodzy, dla Polaków. Nie dla Ukraińców, nie dla Żydów, nie dla Hindusów. Po to was wygnali? By ta główna esencja, najbardziej bojowa, bo jechać w nieznane za granicę, trzeba mieć silną psychikę, być ryzykantem, być odważnym i coś umieć. Nie ma was naszej ziemi, więc mamy dużo Ukraińców, informuję was, dużo Żydów. Mamy dużo Hindusów i coraz mniej Polaków. Bo ci, którzy na tej ziemi zostali, przestali myśleć po polsku, bronić swojego ducha, kultury, wiary. To są już tylko mieszkańcy tej ziemi.
Trzeci grzech narodowy Polaków – apostazja. Masowo Polacy porzucają Kościół katolicki i wiarę katolicką. To już nie są dziesiątki tysięcy, to są miliony. W ciągu ostatniej dekady 10%. Czyli ponad 4, prawie 4 miliony Polaków wyrzekło się Boga. Czterysta tysięcy rocznie. Przeliczcie ile na dzień. I ten potoczek niewiary staje się już powodzią. Synkretyzm religijny. Dzieci. Polakom wszystko odpowiada. Hinduizm, buddyzm. Co ksiądz co od islamizmu? Co ksiądz co od Talmudu? Ksiądz jest uwrażliwiony. Wszystko potraficie połączyć i mówić, że jest to dobre. Dlatego wam bardzo pasuje pastor Bergoglio, bo to jest mistrz synkretyzmu religijnego. Powiedział wam, że się wszędzie zbawicie. A ile razy złośliwie wypowiadał się na temat teamu, którym dowodzi, aż nie przystoi głowie Kościoła, tak poniżać katolików. A kiedy był arcybiskupem Buenos Aires w Argentynie, niech sobie przypomni, co on tam robił z katolicyzmem. Piąty grzech narodowy, materializm. Kiedyś wam wygłoszę parę orędzi o materializmie i konsumpcjonizmie, one są w piątym tomie. Ta choroba dzieci ogarnia cały świat. Szósty grzech narodowy Polaków to dzieci zabobony. To mi pomoże, taki misiek mi pomoże. Trzynastki się bój, piątki się, piątku się bój, progu się bój, czarnokota się bój, cała lawina. Drzewa szczęścia, amulety, to jest cały świat zabobonów. I siódmy grzech, nieczystość. One wszystkie zabijają moje matczyne serce grzechami. Polsko, mówi Maria, płacze pod twoim krzyżem, na którym przybita jest twoja godność, wiara i serce. Trzydzieści lat wystarczyło po okrągłym stole, aby nas perfekcyjnie rozpracowano. Przybijając naszą godność, naszą wiarę, nasze wartości, nasze polskie serce, dzieci do krzyża. Czekam, kiedy nam zabronią mówić na tej ziemi po polsku. Bo nie można mówić po polsku, nie można kochać, nie można być patriotą. Te ostatnie 30 lat to jest duchowe morderstwo na naszym narodzie. Zmiana szkolnictwa, edukacji, poczynając, moi drodzy, od przedszkola, szkoły podstawowej, zaraz po okrągłym stole, 2 lata, potrafili sprytnie zmienić edukację. Wprowadzili ustawę Wigilię Bożego Narodzenia. Nikt tego nie zauważył. Wszystko oparte o holistycznym wychowaniu, czyli duchy i neurologicznym programem człowieka. I oto młodych, których mamy do 40, to wszystko jest duchowo wymordowane. Zniszczone. System, panie Łukaszku, w taki cię system prowadzi. To nie twoja wina. Byłem w Poznaniu na rekolekcjach. Grupa nauczycieli
opracowała specjalne memorandum, udowodniła tezę po tezie, przesłała do episkopatu. Ani me, ani be, ani kukuryku. Nikt nie reaguje. A tu jest mechanizm, który zabija nas. Duchowo Polsko, zamordowana zostałaś. Jednak zachowałaś matkę, która nigdy nie odeszła spod Twojego krzyża, i królową, która nigdy nie złoży korony, dlatego odrodzisz się z popiołu do zmartwychwstania. Dlatego na 19 organizuję ten zaciąg Niepokalanej Maryi. Mimo tak dramatycznego stanu Matka Boża nam mówi: zachowałaś jednak Maryję. Ale dzieci Maryi muszą publicznie pokazać, że ją kochają. Stąd wołam o 5000 Polaków na zaciąg Maryi. Na razie 1700. Matka Boża gwarantuje i mówi: nigdy mnie odeszła spod Twojego krzyża, Polsko. Zachowałaś Polsko królową. Bo cechą matki jest nieskończona miłość. Choćbyśmy w niewiadomym jakim stanie byli. Maria wyjaśnia: laicyzacja, migracja, apostazja, synkret religijny, materializm, zabobony i nieczystość. Matka Boża jednak od tego wybranego swojego dziecka Polski nie odchodzi, bo jest matką. Duchowo zamordowanaś Polsko, zachowałaś jednak królową, która nigdy nie złożyła swojej korony. A dziś do nas przychodzi, bo taki mam rozkaz październikowy z tamtego roku Pana Jezusa z orędziu, abym zajął się głoszeniem Królowej Polski w niebo wziętej. Bym pokazał, kim ona jest, dlatego dzieci po niedzieli pójdą kazania o Królowej Polski w niebo wziętej. Troszkę historyczne, bo pokazuje to. O co to Matce Bożej chodzi? Ona nigdy nie złożyła swojej korony, czyli nie wyrzekła się swego królestwa. Stąd też słyszymy przepowiednię maryjną wobec Polski. Dlatego, Polsko, odrodzisz się z popiołu do zmartwychwstania. Czeka nas wielka łaska. Ale dzieci, żeby ta łaska rozkwitła na ziemi polskiej, potrzebny jest zryw narodowy. Dlatego zapraszam z całego serca do tego zaciągu maryjnego, do obrońców wiary na 19, moi drodzy. 19 maja. Pokażmy światu i pokażmy Polsce, że są jeszcze powstańcy i obrońcy wiary. Amen.